witam wszystkich cieplutko i bardzo serdecznie. Widzę, że jesteście gotowi. No to lecimy. Co powiedział Bartek? Tak, no właśnie to powiedział. To jest mój dzisiejszy efekt końcowy. Prawdziwe chrusty według przepisu mojej mamy. Z bąblami chrupiące, a nie jakieś miękkie i grube fachorki. Chociaż wyglądają tak samo. Aby zrobić takie pyszności, potrzebujemy 2 szklanki mąki, 0,5 łyżeczki soli, 1 łyżeczkę cukru, 4 żółtka, łyżka spirytusu i 4 łyżki śmietany 18%. Mąkę przesiewamy, aby ją oczywiście napowietrzyć. Aha, zapomniałem powiedzieć. Mąka to jest 450, czyli mąka tortowa. Kto wie, dlaczego dodaje się spirytus do ciasta? Dla pierwszej osoby, która odgadnie, mam nagrodę, niespodziankę. No to teraz przyszła pora na zagniatanie. No, jeszcze trochę. Dawaj, Jurek, dawaj, dawaj. Tak, ładnie, ładnie. Jeszcze trochę. Jeju, aż stół się rusza. Mocniej, mocniej, mocniej. Ale klasa. A teraz przyszedł moment, na który czekałem najbardziej. O masz! O masz! Jeszcze trochę! Jeszcze mocniej! Jeszcze dłużej! Dobrze ci tak! Dobrze! A za to wszystko, co przecierpiałem przez ciebie! Należy walić w to ciasto od 3 do 5 minut. Im dłużej, tym lepiej. To będzie wtedy bardziej kruche. No to teraz, po tym znęcaniu się nad ciastem, bierzemy się za rozwałkowywanie. Pamiętajcie, placek ma być rozwałkowany jak najcieniej.
Dziękuję ślicznie za uwagę i życzę smacznego. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się wiatru i swoich starych. A pozdrawiał Jorgi.